Jest na świecie wiele aut, które stanowią motoryzacyjny Everest, wyznaczają trendy, a ich premierom towarzyszą nieustanne brawa i zachwyt. Są marzeniem milionów kierowców, często nigdy niespełnionym, jednak nadającym sens pasji do samochodów i świata motoryzacji. Są na świecie również auta, których wdrożenie do masowej produkcji jest tak bardzo niezrozumiałe, jak drugie miejsce Piotra Żyły w turnieju 4 skoczni. Zapraszam do obejrzenia 5 aut, które nigdy nie powinny powstać. Pierwsze auto to Fiat Multipla. Zaczynamy od niekwestionowanego zwycięzcy wielu rankingów na najbrzydsze auto w historii. Zawsze zastanawiało mnie, jaki proces myślowy towarzyszył klientowi, który wszedł do salonu Fiata, spojrzał na Multiplę i powiedział: tak, to jest to auto, którym chciałbym jeździć. Chociaż Multiplę reklamował sam Michael Schumacher, ze sportem i emocjami ma ona tyle samo wspólnego, co stojąca u mnie w kuchni mikrofalówka. Jeśli chcecie zrozumieć, jak wielki postęp dokonał się w motoryzacji na przestrzeni lat, przypomnę Wam ciekawostkę, o której możecie nie wiedzieć lub staracie się o niej zapomnieć. W 2000 roku Multipla znalazła się bowiem na drugim miejscu europejskiego konkursu na auto roku. Brawo! Drugie auto to Subaru Impreza Kombi. Kocham Subaru, a Impreza to jedno z najlepszych na świecie aut dla kierowców. Legenda rajdów, dla wielu marzących o aucie sportowym pierwszy wybór i nocne marzenie. Jeremy Clarkson napisał kiedyś, że chociaż kobiety myślą, że dla mężczyzny szukającego kandydatki na żonę najważniejsze są dobre serce, życzliwość i poczucie humoru, prawda jest jednak taka, że zależy nam na cyckach wielkich jak Alpy, nogach długich jak jedwabny szlak i twarzy Keiri Knightley. Dokładnie tak samo jest z samochodami. Liczy się wygląd i ciężko zrozumieć, dlaczego Subaru postanowiło w pewnej chwili przeprowadzić eksperyment, który miał dowieść, czy wystarczy przykleić znaczek Impreza na dowolnie wyglądającej mieszaninie metalu, szkła i plastiku, by pełni zachwytu klienci rzucili się szturmem do salonów. Na szczęście w pewnej chwili Subaru samo zrozumiało, że nie potrafi tak narysować Imprezy Kombi, aby od patrzenia na nią nie bolały nie tylko oczy, ale też zęby i głowa, dlatego wersja taka nie jest już oferowana. Kolejne auto to BMW 5 GT. Mówiąc łagodnie, 5 GT to idealny przykład na to, że lepsze jest wrogiem dobrego. To również dowód, że niemożliwe nie istnieje i da się zepsuć coś tak świetnego jak BMW serii 5. Z przecieków z siedziby producenta z Bawarii wiemy, że podczas jednej z firmowych imprez spotkało się dwóch projektantów kreślących nowe modele firmy i starszy z nich, słysząc, że 5 to auto skończone i nie da się jej już zepsuć, powiedział jedynie: potrzymaj mi piwo. Zastanawiające jednak, w jakim stanie musiały być osoby, które zatwierdziły do seryjnej produkcji projekt, w którym tył zapożyczony został z innego auta, następnie napompowany, wczepiony do 5 i dla pewności całość jeszcze raz napompowano. Dramat. Czwarte auto to Toyota IQ. Toyota posiada w swej gamie wiele świetnie sprzedających się modeli. Ba, od dawna jest w trójce największych producentów aut na świecie. Jeśli zdarzyło się tak, że któregoś dnia w zaciszu gabinetów jeden z prezesów stwierdził: zróbmy auto, którego nikt nie będzie chciał kupić. Konstruktorom udało się to idealnie. Nie do końca dziwi, że nie znalazło się wielu klientów wychodzących przy kupnie samochodu z założenia: małe, ciasne, ale własne. Takie założenia sprawdzają się wtedy, gdy to coś jest również tanie. IQ z ceną wyjściową na poziomie 60 000 złotych nie miało szans sprawić, by kierowcy swoje zainteresowanie tym małym, nowym czymś przełożyli na pieniądze zostawiane u dealerów. Co ciekawe, chociaż nikt nie chciał kupić IQ, zdecydował się na to Aston Martin, który zmienił grill i kilka innych rzeczy, dokleił znaczek Cygnet i wystawił go do sprzedaży za 150 000. Jak potoczyła się dalsza historia tego niebanalnego modelu, możecie się z pewnością domyśleć. Na koniec Ssangyong Rodius. Jeśli często jest tak, że żałuję, że nie jeździłem jakimś samochodem, to tym razem jestem z tego powodu ogromnie szczęśliwy. Jest to pierwsze auto, w którego instrukcji powinna się znaleźć informacja, że wyjeżdżać nim na drogi publiczne powinno się jedynie między 2 a 4 w nocy. I to tylko tam, gdzie nie ma latarni. Nie wiem, kto zaprojektował to cudo, ale zakładając, że nie był to niewidomy lub narkoman na haju, chciałbym zobaczyć jakieś inne przedmioty, które wyszły spod jego ołówka. Zastanawiam się również, czy gdybym miał wybrać jakiś samochód za karę, byłby to Rodius, czy jednak Multipla. Pozwolę sobie zostawić ten konkurs nierozstrzygniętym. Na koniec podkreślę, że oglądacie właśnie reklamę Rodiusa. Zwróćcie uwagę, że Koreańczycy nawet w takich okolicznościach za bardzo nie pokazują tego samochodu. Zupełnie się im nie dziwię.